prawie 2 lata temu weszłam do jednej z ciemnych jaskiń, pełnej świecących robaczków glowworms, pięknych, świecących się na niebiesko małych punkcików, które tworzyły konstelacje. Kiedy rozmawiałam z Agatą, która opowiedziała mi o swojej podróży, opowiedziała mi o jakiejś jaskini, opowiedziała o jakichś robaczkach, które świecą. Nie możesz głośno się zachowywać, nie możesz szeleścić, wydobywać z siebie żadnych dźwięków. Trzeba się dostosować do warunków, żeby one w ogóle wyszły i zaświeciły. To jest dokładnie tak, jak z moimi dzieciakami. Wchodzenie na warsztaty do moich ukochanych autypodów, do uczniów szkoły podstawowej specjalnej numer 52 w Szczecinie, było podobnym wrażeniem. Nagle znajdowałeś się w zupełnie innym świecie. Odkrywałeś to piękno, które jest przecież gdzieś schowane. Kiedy już znajdziemy to, co nas wzrusza, to przede wszystkim najważniejszym celem dzielić się jest tym, udostępnić przestrzeń Filharmonii do niezapomnianych wrażeń i przeżyć. Bardzo powolutku, zaczynając od ich naturalnego środowiska, czyli od sali, którą znają, od instrumentów, które znają, od światła, które znają, od zapachu, które znają. Zaczęliśmy się poznawać, zaczęliśmy sobie ufać. Dokładaliśmy tą cegiełkę z warsztatów na warsztaty. Zawsze było coś nowego. Nowe wyzwania, często bardzo trudne dla nas i dla tych, którzy do nas dołączają. Ale właśnie o to chodzi, żeby pokazać coś, czego nikt wcześniej przed nami nie pokazał. To będzie koncert. Oni pokażą nam to, jak oni dla nas grają, jak do nas mówią, jak dla nas rysują, czyli jak oni nam chcą pokazać, że cześć, jesteśmy tu, weszliśmy do waszej jaskini. Fajnie, że wy weszliście do naszej. Super jest się spotkać. Dzień dobry! Dzień dobry! Jaka perkusja, chcę grać na perkusji. No ale ty masz inne zadanie w tym koncercie. A no tak, bo lubię perkusję, no instrumenty różne. Ale też lubisz mówić, prawda? No dlatego ze mną prowadzisz koncert. Wojtek to jest w ogóle postać nietuzinkowa. Świetny dzieciak, który ma niesamowitą wyobraźnię. Wujek Benek robi głos sowy, ja kiedy wystraszę się, bo ja się nie boję sów. Sowy są Nie, sowy są mądre, nie boimy się sów. No właśnie. Możemy od nich się wiele nauczyć. Wujek Benek. Karolina komunikowała się na przykład ze mną, dając mi po każdej próbie rysunek. Ona wchodzi na zajęcia muzykoterapii, bierze kredki i od razu zaczyna rysować. Super komunikacja. Ona rysuje emocje, z którymi się spotyka. To właśnie rysunkami mówiła nam, że chce tu z nami być. Wiedziałam, że Adrian i Artur są absolutnie zafascynowani, oczarowani barwą dźwięku. Te shakery, które gdzieś dawały taką mgiełkę, były dla nich po prostu atrakcyjne. I w tą atrakcyjność absolutnie trzeba było wejść. Kuba jest świetny, jeżeli chodzi o rytmy. Doskonale radzi sobie rytmicznie, wystrukuje złożone struktury rytmiczne. Jeszcze raz. Brawo, Kuba! Jeżeli chodzi o Antka, to jest cudowny dzieciak, dla którego muzyka jest jedynym czasami sposobem na skomunikowanie się z nim. On jest dla nas takim ewenementem. Dobra, tak gramy to. Okej, okay. A tak mi... Potrafi z powietrza chwycić odpowiedni rytm, odpowiedni dźwięk, jednocześnie gra w sposób niebanalny.
Oni tak świetnie radzą sobie z instrumentami i tak wspaniale, muzykalnie wchodzą w utwory, które napisał Krzysztof Saroczyński. Ja to wolę nazywać przestrzenią dźwiękową, czyli dźwięki, które są przyjazne mieszkańcom autypodów. Róbmy to, bo to fajna rzecz. Jeden z moich najukochańszych koncertów z jednego prostego powodu. On nie polegał na skomplikowanej strukturze. Miał na celu przede wszystkim pokazać niezwykłą wrażliwość i prawdę. Prawdę, którą mają w sobie wyjątkowi artyści. Utalentowani, z pięknymi sercami, wrażliwością. I myślę, że dzięki temu mogliśmy trochę pootwierać serca i umysły, aby spojrzeć na piękno świetlików, które dzięki tylko naszej uważności, koncentracji mogą najpiękniej świecić i dostarczać nam niezwykłych emocji, które i dzisiaj, i na przyszłość nas bardzo wzbogacają. Zabraliśmy wszystkich dzisiaj w świat magicznej jaskini, jednej z wielu. I mieliśmy przyjemność i byliśmy zaszczyceni, mogąc do niej wejść i być w tej jaskini razem z nimi i świecić tak jak oni. Zdaję sobie sprawę, że wyciągnęłam dzieciaki na bardzo szerokie autypody. Do końca nie było wiadomo, jak to wszystko zadziała. Pojawiły się światła, pojawiły się dźwięki na scenie, pojawiły się wibracje. To wszystko było dla nich takie bardzo nowe. A dały radę. Zagrali wspaniale. Po koncercie widziałam w twarzach rodziców taką trochę dumę, że gdzieś mogli zobaczyć swoje dziecko na tej scenie, że to wszystko zadziałało, że zagrało. Myślę, że bardzo fajne uczucie dla nich, tak? Bo tak naprawdę oni od początku wiedzą, czego te dzieci nie mają, tak? Słyszą od początku o różnych dysfunkcjach, o różnych problemach. Natomiast warto jest zwracać uwagę na to, co te dzieci mają. A mają bardzo dużo. Zobacz, usłysz, poczuj, to gwizdek gwiazd. Warto jest za tym podążyć, zrobić coś z tego razem, na tej płaszczyźnie, jak budować razem. Coś, co może się okazać dla nich ważnym punktem w ich rozwoju i, no i w ich późniejszym życiu. Jestem pod absolutnym wrażeniem pracy Agnieszki. To, w jaki sposób muzyka na nich działa, to jest jedno, ale to, w jaki sposób ona, będąc świetlikiem, roztacza światło na nich i generuje z nich wspaniałe skupienie, wspaniałe zachowania, takie, które pozwalają im na komunikację i otwiera ich, to jest prawdziwa magia. To jest właśnie ta magia, która jest poukrywana w różnych jaskiniach. Twarzą w twarz siedzą i walczą o każdy gest. Każde słowo i każdy dźwięk. Warto ten wysiłek wykonać, żeby mnóstwo nowych wrażeń, doświadczeń, przestrzeni dźwiękowych, przestrzeni świetlnych zobaczyć, usłyszeć, poczuć.